sobie rzeczy? Lucynka! Jak ty wyglądasz? Problem, czy kobieta powinna pracować, nurtował umysły polskich reżyserów i scenarzystów wszystkich epok. Pojawił się już w latach 30. Jak ówcześni filmowcy odpowiedzieli na to pytanie? Tak, oczywiście, kobieta powinna pracować, ale tylko w męskim przebraniu i tylko po to, żeby zdobyć męża. Zobaczmy, jak piękna Lucyna staje się wesołym Julianem, idealnym kompanem od kieliszka swojego ukochanego. Obnosić będę ją na rękach, rzucę jej pod nogi cały świat. Wentyli akceptujemy. 20 tysięcy dolarów przekazaliśmy przez Westminster Bank w Paryżu. Halo, polskie zakłady budowy silników. Tak, prezes Bortnowski przy telefonie.
Obiad jest? Tak jest, panie prezesie. Ale pani hrabina zarządziła, żeby dopiero podawać na jej rozkaz. Tak. A gdzie jest moja siostra? Pani hrabina jest w swoich apartamentach, panie prezesie. Baptysto, co dziś mamy na obiad? Haricot vert sauce mousseline, haute au feu à la reine, brochette à la Rochefoucauld, côte d'agneau sauce soubise, poulard Saint-Michel, compote de prunelle au maraschino, fromage d'hiver, mocha, liqueur. Dużo dla ucha, mało dla brzucha. Baptysto, podaj mi szkło powiększające, bo nie mogę widelcem trafić. Od dawna nie jadłem nic równie smacznego. Może pan jadł, ale trudno takie drobiazgi pamiętać. Dobrze mówię, drobiazgi. O. Nie ilość, lecz jakość stanowi. A cóż ten naleśnik taki blady? To nie naleśnik, panie prezesie, to depesza. Przyjeżdżam jutro, Lucynka. Kochana Lucynka. Jutro? Mon Dieu, żeby tak w ostatniej chwili zawiadamiać. Pokaż. No naturalnie, ani godziny, ani pociągu. A tu nic nie gotowe na jej przyjęcie. No kiedyż ja zdążę urządzić jej pokój? Seta, fr. Baroncie ma masę wolnego czasu, chętnie ci pomoże. O, z rozkoszą. O, widzisz, nawet z rozkoszą. W takim razie ja zmykam. Mam bardzo ważną konferencję na mieście, do widzenia. Naturalnie, jego nic nie obchodzi, a ja muszę sama. Schabik panu prezesowi smakuje? Młoda kapustka? Owszem. A na jutro przygotowujemy specjalne danie. Ozorki na szaru. Paluszki lizać. Tak. Dobrze. Bardzo lubię ozorki. Sobie, że Lucynka i tym pociągiem nie przyjechała. Ale to straszne, takie wyczekiwanie. No może przyjedzie jutro. Może to on. A może to on. Ach, to niania. No i jakże się macie, Małgosiu? Właśnie cudnie, panie prezesie. Małgorzato? Nikt się o Małgorzaty nie pyta, stara idiotka. Co to jest? Pan sobie życzy? Lucynka! Tatusiu! Dziecko drogie! Ciocia! Nareszcie! Oj, cała rodzina w komplecie! Jak to wyrosło? Nigdy bym cię poznała! Nareszcie jestem z wami! Lucynko, jak ty wyglądasz? Zakurzyłam się trochę, jechałam otwartym wozem. I przyjechałaś autem sama? No oczywiście, że pewnie. Automobilem z Paryża sama jedna. Ależ cioteczka, jestem przecież dorosłą kobietą i w dodatku inżynierem. Inżynierem, panna z dobrego domu. I do tego ten strój. No ale to się wszystko teraz musi zmienić. Już ja się tobą zajmę.
Lucynko, Lucynko, nie zakładaj nogi na nogę. Ale ja muszę jeszcze pójść do gabinetu, popracować trochę. Na tyle. Przepraszam. Już go nie ma. I to tak zawsze. Tak, wiem. I powinnam bywać, i przyjmować, i powinnam wyjść za mąż za księcia lub milionera. Tak. A jutro na przyjęcie będzie u nas kwiat złotej młodzieży. Dokąd idziesz? Rozmówić się z ojcem. Ale co, to w oczym? Ty... Papu, ja chcę z tobą pomóc. A proszę cię. Dobrze? No, proszę cię. Świetnie wiesz, że ja jestem głodna. Widzisz, dziecko, radzę sobie jak mogę. Ciocia Renata chce nas zagłodzić. To, ale my się nie damy. Ale my się nie? Nie damy się. Chodź, ja ci pokażę mój arsenał. Co? Nadzwyczajny. Witam. Amadeuszu Mario, właśnie myślałam o panu. No. Nareszcie choć raz, bo dotychczas... Niewdzięczniku. Chciałam, żeby pan poznał moją bratanicę. Nic pilnego, to jest ty. Pardon, może innym razem. To jest... Dziś zebrałem całą moją odwagę i po tylu latach pragnę z panią rozmówić się decydująco. Hrabino. Wiesz, że nie znoszę protekcji. A córkę jedynaczkę lubisz? Przecież to siostrzeniec mojej kochanej Nianiusi. No dobrze, już dobrze. A co on umie, ten twój protegowany? Skończył wyższą szkołę techniczną. Jak się nazywa? Kwiatkowski Julian. Masz. Niech się z tym zgłosi do dyrektora Brauna. Pan dyrektor Brown nie przyjmuje. O co chodzi? W sprawie posady. Posady? Mowy nie ma. Tu nie urząd pośrednictwa pracy. Ale ja... Co ja? Wyjątków dla nikogo się nie robi. Ale jednak... Proszę sobie iść z Bogiem i nie przeszkadzać mi w pracy. Ale jednak ja muszę porozumieć się z dyrektorem Brown. Ale pan dyrektor Brown nie musi. A poza tym... Co jeszcze poza tym? Używa pani kiepskiego pudru. I będzie się pani twarz luszczyła, jak skóra na żmiji. O, szczelność, jak pan śmie, panie... Panie... Kwiatkowski do usług. Julian Kwiatkowski. Impertynent! I uparciu! Ja się stąd nie ruszę. To proszę sobie usiąść pod ścianą i czekać chociażby do sądnego dnia. Pan Tatuniu? Przepisze mi pani ten listik. Zaraz. No, no kiedy nie musi być w tej chwili, aniołku. No, jeśli moja królewna nie ma teraz ochoty, to... A pan co? W jakiej sprawie? Z polecenia pana prezesa Portnowskiego. Mam własnoręczną rekomendację. A, z polecenia pana prezesa... Do pana inżyniera Żarnowskiego, tak? Tak, jestem pana.
Kto u diabla tak strasznie fałszuje? Czy pan inżynier Żarnowski? Tak. Bardzo mi przyjemnie. Cóż to za idiotyczne, głupie żarty? Co pan chce? Chcę się panu przedstawić. Julian Kwiatkowski jestem. Żarnowski. No i co jeszcze? Ale prędko, gadaj pan, bo nie mam czasu. Ja także. Proszę. Ty masz, babo Reduty. To pan na praktykę. Do mnie. Panie, czy ja wyglądam na belfra? Raczej na kominiarza. Dziękuję za komplement. A w ogóle co pan umie? Prawie nic. No, na początek to wystarczy. Skończył pan coś? 20 lat. A oprócz tego? Politechnikę. Co mam robić? Na razie nie przeszkadzać. A poza tym? Pluci łapać. A w przerwach? W przerwach może się pan przyglądać, i tak pan nic nie zrozumie. A może jednak? Tak. A co pan majstru wie? Wynalazek. Jaki? Maszynę do wyrzucania nieproszonych gości przez okno. Bo... Psia krew. O co chodzi? Ach, co pana to obchodzi, no? Nie zaskakuje, no. Jak pan chce, żeby zaskakiwał, kiedy palec rozdzielczy leży na ramię zamiast w rozdzielniku? A rzeczywiście, a to idiota ze mnie... No, wiesz pan, panie, ten, no... Kwiatkowski, tak. Pan wcale nie jest taki głupi, na jakiego wygląda. Dziękuję za komplement. Proszę bardzo. O tak, świetnie, doskonale. No, teraz będzie dobrze. Widzi pan, ja tutaj wykombinowałem nową pompę oliwną. Tylko ona mnie gdzieś tutaj nawala. Nie mogę znaleźć, gdzie jest ten blond. Panie Kwiatkowski, niech pan weźmie fartuch, weźmiemy się razem do roboty, dobra? Dobra. Ale już, jazda. No, hajerant, panie Kwiatkowski. No, dobra. Ale się panu smolił. Pan też jest cały w kratkę. No co pan tak kombinuje? Myj się pan. No rozbieraj się pan. No to się pan krępuje? Już tu kobiet nie ma. A bo ja wiem. A może są? Cały dom można rozweselić, jak się ten facet myje. No przecież tak to się kotki myją. W domu umyje się porządnie. Ach, w domu. Aha, mamusia pewno kawalera wykąpie, co? Zdolny z pana chłopak, ale taki delikatny jak panienka. Niech pan się odczepi. Ja mogę wyjść z elegancji i też naurągać. A ja nie chcę. Bo wolę żyć w zgodzie z panem, panie szefie. O. To bardzo uprzejmie z pańskiej strony, panie pomocniku. Halo, Tunia? Tak, już skończyłem. I ja już jestem wolna? Step, kochanie, pomyślałeś choć raz o swojej tunieczce? Ależ, Tuniu, kochanie, no przecież nie mogę przez telefon. A zresztą nie jestem sam. Więc za chwileczkę, przed bramą. Tylko nie marudź, bo tunieczka będzie zwana Stypula. Pa.
Panienko, nareszcie! Jak się masz, Leniu, jak się masz? Oj, panienko, co ja się strachu najadłam o panienkę. Ludzie wy moi, żeby tak w biały dzień za chłopaka latać między narodem. Dziecko, żeby się tak pan prezes dowiedział. Ale ty mnie chyba nie sypiesz, Nianiu. Prędzej bym sobie język odgryzła. Ale zawsze to nie pasuje dla panienki w portacach paradować. Zrozumiałem, że wszystkie artystki filmowe wchodzą za granicą w spodniach. Na to też one i artystki, ale panienka z przyzwoitego domu. Aż to zaledwie na kilka dni ta maskarada. Widzisz, Nianiu, nie tylko, że postawiłam na swoim i pracuję w fabryce mojego papy, ale przy tej okazji poznałam chłopca, mówię ci, Nianiu. Tip-top. Chłopca, no. Potem ci wszystko opowiem, a teraz zmykam, bo mamy wieczorem gości w domu. Gości, gości. Pani jest czarująca. Chciałoby się przejść z panią przez życie. Ależ panna Lucynka ma powodzenie. A gdzież tam znikł pan prezes? A mój brat musiał opuścić nas na chwilę, tak. Ma znowu ważne posiedzenie. Panno Lucyno, pani jest czarująca. Chciałoby się z panią przejść przez życie. A czy to oświadczymy? Przepraszam, hrabino. Czy panna Lucyna rozmawia teraz z hrabią Wrzęskim? Nie, z księciem Sagajło. I chciałoby się ze mną przejść przez życie, tak? Ale radzę się zastanowić. Ale nad czym? Tylko proszę zachować to w tajemnicy. O, no nareszcie i dla nas znalazła pani chwilę wolnego czasu. Lucynko, mon enfant, cóż masz taką tragiczną minę? Czy mogę panią pożegnać? Jak to już, tak wcześnie? Tak niestety muszę, bardzo pilne sprawy. Przepraszam, moje uszanowanie. Pozwoli pani, że ją pożegnam. Pan także, przed kolacją? Jestem prawdziwie rozpaczony. Moje uszanowanie. Dobra. Żegnam panią. Jak to państwo również? Niestety, musimy. Moje uszanowanie. Nie rozumiem. Nikogo nie ma. Co się stało? Nic nie rozumiem. Jakby się wszyscy zmówili. Co jej się stało? Powiedziałam wszystkim, że... No co, proszę? Że ojciec zbankrutował. Proszę. Daj mi pan szmatkę. Klucz. Nie to, tamto. Co pan ma taki cielęcy wyraz oczu, hm? Bo się zamyśliłem. O niej, co? Nie, o nim. O nim? O krawcu, który ma mi przysłać ubranie na niedzielę. A dziś już sobota. No tak, jak zwykle, przed niedzielą. A, świetny dowcip. No, ale dzisiaj kończę wcześniej robotę i jazda na trawkę. Sam? Nie, z kimś. Z kimś? Mam randkę po ludniu. Wolno zapytać, z kim? Ciekawość to pierwszy stopień do małżeństwa. A pan dyrektorku nie reflektuje na to, bo pan jest przecież żonaty. Pani ciągle wypomina mi to małżeństwo. No, nie gniewać się, nie dąsać się. Za to wieczorem jestem wolna i możemy pójść razem na dancing, dobrze? Z największą rozkoszą. Zatem czekam o 8 na telefon. Pa? Pa?
panie! A, panna Tunia. Pozwoli pani. Pan Julian Kwiatkowski, mój nowy kolega. O, my się już znamy. A tak, to pan przyszedł z polecającym listem od samego pana prezesa. Ach, byłam wtedy w fatalnym humorze, ale mimo to wywarł pan na mnie bardzo miłe wrażenie. Zauważyłem to. Panie Stefanie, a może byśmy zabrali pana Kwiatkowskiego na tę wycieczkę? No, ale nie wiem, czy pan Kwiatkowski będzie miał chęć, czas. Nie, owszem, mam. Tak? No, ale my wyjeżdżamy na parę godzin. To nic nie szkodzi. Tak. A nie będę się o pana niepokoić w domu? No, chyba nie. Ja przebiorę się zaraz, na godzinę będę gotowa. A pan Kwiatkowski tymczasem zaczeka u pana, dobrze? No to do widzenia. No dobrze. No to idziemy do mnie. No, tu jest moja kwatera. Niech się pan rozgości, panie Kwiatkowski. Ja tylko pójdę się przebrać i coś wziąć do jedzenia, dobra? Dobrze, niech pan sobie nie przeszkadza, ja poczekam. Jak się panu podoba moje mieszkanko, ha? Owszem, ładne. Oho, widzę, że się spodobała panu panna Tunia, co? A panu? Ja myślę. Miłość? Comme ci, comme ça. Ale czy tylko to takie sobie comme ci, comme ça, czy to ślubne comme ci, comme ça? O, zaraz, ślubne. Kto wie, czy w ogóle znajdzie się taka kobieta, która potrafiłaby mnie tak comme ci, comme ça, że aż ożeniłbym się z nią. Chyba... Jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej. Okej. Będę zawsze wiernym jej. Nie przyczynię takiej żonie ani smutków, ani łez. O jest. Będę wiernym jej jak pies. Obnosić będę ją na rękach. Rzucę jej pod nogi cały świat. Ze słońca będę przez okienko promienie złote dla niej kradł. No ale to tylko jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej. Okej. Tak jak w niebie będzie jej. Fatala. Ale panie Kwiatkowski, jak pan uderza? No. Już to nie tak. Uważaj pan. No. Ostrożnie. O tak. No ale to jest nie sztuka. To jest tylko dla treningu. Ale widzę, że panu chce się tak troszeczkę powoksować. No to może ze mną, co? Mogę i z panem. Dobra. Ja panu daję jedną rękę for. Dobrze. No, jak pan uważa. Bo ja mocno walę. No. No mocno. No mocno. Nie ściskać, przykre, woli. Chamskie szarpią. Dziwny z pana chłopak. Tunia! Jazda! Bardzo przepraszam, Tunieczko. Nie, panie Kwiatkowski. Pan na siodełku. No już. Jedno, trzy. A dobra. O, świetna. O. Jak już grafny, co? Boże, pobiegnie. No. Dosyć tych kaczek, teraz my sami do wody. Dobra. Dobrze. Jazda.
No tu możemy się rozebrać. Tu nie, ty tam dalej. A my tu zostaniemy. Dobrze pan pływa? Jak ta rybka. Tu urządzimy sobie 100-metrówkę. Świetnie. Chociaż właściwie... No co, stchórzył kawaler, a? Nie, kiedy... Co kiedy? Kiedy ja nie mam kostiumu kąpielowego. Nie, to jest głupstwo. Tu można na golesa. Tunia popływa sobie tutaj, a my pójdziemy tam, o. Tam nikogo nie ma. Nie, kiedy doktor mi zabronił? No, pewnie płuca. A tak, płuca. Kto by to pomyślał? Taka zdrowa cera, a piersiowy. A właśnie, piersiowy. Szkoda. No to pan sobie posiedzi tu nad wodą, będzie liczył chmurki, a my popływamy. Idź, ja zaraz przychodzę. Julek, ciepła woda! Ach, Tunia, poddaję się. No, popłyniemy dalej, chodź. Tunia! Niech mi pan poda płaszcz. A gdzie pan Stefan? Popłynął dalej, niech się pan nie boi. Co ma wisieć, nie utonie. Niech mi pan wytrze plecy. No, nie tak mocno. Z kobietami trzeba delikatnie. Widocznie się pan na tym nie zna. Widocznie. Dziękuję. Proszę, niech pan tutaj siada. Bliżej. Niech się pan nie boi. O Boże, jakie to nieśmiałe. A pana Stefana nie widać. Ćwiczy się w pływaniu długodystansowym. Taki nur mi na mokro. Mm. Bardzo przyjemny sport. A według pana flirt nie jest sportem? No bo ja wiem. A pana Stefana jak nie widać, tak nie widać. Co do mnie, może mi go pan w zupełności zastąpi. Nie przesadzajmy. Och, jakież pan ma cudowny ustęp. No wie pani? Wiem, że pan jest nieznośny dzieciak. No proszę Tunieczko przeprosić, no proszę. O, pan Stefan! Nie wraca. A właśnie, że nadchodzi. No widocznie przeczuł, że pan tęskni za nim. Ale wypluskałem się za wszystkie czasy. No chodźmy, panie Kwiatko. Dokąd? No w krzaki. Po co? No przecież panna Tunia nie będzie się przy panu ubierała. Co prawda straszny z pana Fight Lapa, ale w każdym bądź razie mężczyzna. No chodź pan, chodź pan. Panie Kwiatkowski. Jestem, o co chodzi? Chodźmy pan tutaj, chcę panu coś powiedzieć. Słucham. Ale chodzisz pan tutaj, ja taką mam poufną prośbę, więc nie mogę krzyczeć. Jestem, o co chodzi? Pan jest przecież swój chłopak, to pan od razu zrozumie, o co mi chodzi. Otóż widzi pan, po przyjeździe do miasta, niech pan się jakoś ulotni, dobrze? Ja bym chciał zostać z Tunią sam na sam. Verstanden był? Mądrej głowie dość pałką w łeb. Za głupie jakieś historie. Czyż mieliśmy dzisiejszy wieczór spędzić razem i teraz nie rozumiem. Miałam ten zamiar, ale przypomniałam sobie, że zamówiłam kąpiel i pedikirzystkę. To ją odwołasz i... Wykluczone. Ona by się obraziła. Kłamiesz. Bezczelnie kłamiesz. Widzę to po oczach. Impertynent.
pani Kwiatkowski, podwiozę pana. Hola. Mówię panu, że wszystkie kobiety to diabla warte. A, święta racja. Pójdzie pan ze mną na wódkę. Na wódkę? Ach, ten Kiepura, cudo, cudo, jak on śpiewa. Alo? Ta Lucynka? Co, jak to? To ciebie nie ma w domu? Nie ma mnie, ciociu. Na pewno mnie nie ma. Jestem na przyjęciu jednych państwa. Co? A co ci jest? Jest mi bardzo wesoło, ale trochę niedobrze. Lucynko, co się z nią dzieje? Lucynko! Halo, halo, halo! Halo! Kto mówi? Nie rozumiem. To Dancing Eldorado. Co? Eldorado? Ona jest w Eldorado. Co, baronie, co to jest Eldorado? Nocny lokal. Nocny lokal! Lucynka w nocnym lokalu. Bartysto! Jestem, pani hrabina. Gdzie pan prezes? Jeszcze nie wrócił. No naturalnie, jako trzeba, to go nigdy nie ma w domu. No co się gadzisz, co? Odejdź. Boże, ja chyba będę musiała zaraz pojechać po nią tam. Baronie, musisz mi towarzyszyć do tego Eldorado. A jestem Falko z palatą wyczyką, pan. Ale ja muszę do domu, do cioci. Ciocia nie zająć. Chyba, że to jakaś ciocia w młodszym wieku. Dlaczego? Stara. No to tym bardziej nie spieszyć się. Zresztą, panie Kwiatkowski, z kobietami to ostrożnie. Wszystkie kobiety to diabla warte. Czy wszystkie? Wszystkie. I Tunia też. Tunia to musi być numerek... Który? No bo ja wiem, który. Wie pan, bo kiedy ja te Tunie, punie... Nie, Tunie. Jak to Tunie? Właśnie, że tu. Tu? Tu. Kiedy nie, proszę pana. Kiedy właśnie tam, proszę ale pana. Nie, ja, tu, no proszę, ja panu mówię. Proszę pana, no. Zaraz. My się nie możemy dogadać, bo za dużo tego pana. Aha. Napijemy się Brudershaft. Doskonale, a my pledzimy. Brali. Dobra. A teraz... Stefan jestem? Lucyn! Co? Lucyper chyba wymyślił moje imię. Julek jestem. No, teraz dopełnimy obrządku i dajmy sobie pyska. Zaraz. Co by tak z tym dziobem jak dziewczyna do mnie? No to po męsku. No po męsku. No. Słuchaj, no Julek, ty calujesz jak dziewczyna. A może ty... Lala? Nie wiem, o co ci chodzi, ale to wykluczone. No to byczo. Co jest? Tego nie używam. Zatańczymy? Jak ty się zachowujesz? No bo co? Proszę pana,
a po nic. Napijmy się z kuderza. A przecież piliśmy już. To pocałujmy się, bez picia. Julek, czyś to oszalał? Co się stało? Napij się, napij. Co pan robi? Nic, zwariował. Śledzą mnie. Gdzie się ukryć? Czym do toalety. A to co takie? Gorąco. O baronie, Lucynki tutaj nie ma. Może tutaj jest jakaś inna sala. Niech pan zobaczy. Zaraz zobaczę. Może stoliczek? Nie, dziękuję. A gdzie jest ten szczeniak Kwiatkowski? Faktycznie. Kwiatkowski, drogi. Kwiatkowski! Panie, a może to był piesek systemu Rappler, co? Kwiatkowski! Kwiatkowski! Oj, panie, co to jest? No dobra, dobra! Baru! Bio! Ser, baru! No bio! Co jest? Przepraszam. No dlaczego? Panowie, honor mój przecież zaszargany! Za kurs nie zapłaciłem! Przepraszam! Nie wiem, jak mam panu dziękować. Ach, wystarczy, jeśli wolno mi będzie ucałować tę wykwintną rączkę. Jestem szczęśliwy, że jestem uszczęśliwiony. Proszę. To mój wybawca. Żarnowski. Dewicz. Czy pan widział Lucynkę? Niestety nie. Państwo się z kimś umówili? No, ona zapewne już jest w domu. W takim razie chodź. O nie, 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 na to nie pozwolę. Tak młodo nie spotkamy się już na pewno. O, właśnie jest tam wolny stoliczek. Pani pozwoli? Panie, przepraszam. Przemiły chłopiec. Coś hrabino. Dawno już nie oddychałam tą atmosferą. Gdzie moje ukrycie? Zawieruszyło się. Baronie. Ale ja w tej chwili odnajdę. No ale to już. Proszę, mój kapelusz. O, co za spotkanie. Dobry wieczór, panie Juleczku. Dobry wieczór, pani. Panowie się przecież znają. To pan Kwiatkowski, protegowany pana prezesa. Pan dopiero przyszedł? Nie, przeciwnie. Dopiero wychodzę. Zostanie pan chwilkę z nami. Zabieramy pana z sobą. Prawda, panie dyrektorze? Czy ja nie mogę, proszę pani. Pani pozwoli, żeby pije zdrowie najpiękniejszej damy w naszym towarzystwie. Ach, pani, gotowa mu wierzyć. A proszę bardzo, nic nie szkodzi. Proszę. Już się odnalazło. Chwała Bogu. To świetnie. Siadaj pan i pij pan, panie Sztywnicki. Nazywam się Dywic. Ale to stary widz. Jak? No chodźmy, gdzież to pan się chowa? Szanowanie panu dyrektorowi. Dobry wieczór. Stoliczek? Czy pan dyrektor miał zamówione? Nie. A w tej chwili psy? Doskonale, mamy tutaj, obok, proszę. Jak pan śmiesznie wygląda. Proszę państwa, pozwolą, proszę. Kartę? Wolałabym, żeby pan się na mnie patrzył.
No niechże pan to zdejmie. Więc pana bóstwa wszystkie kobiety w ogóle? Wszystkie. A niektóre w szczególności. Ale pan mnie przecież jeszcze tak mało zna. Pani hrabino, dosyć tego alkoholu. A proszę mnie nie nudzić. Pan jest... Wiem, stara pila. Ta stara pila dziś jest wstawiona. Panno Tuniu, ja mam dosyć tych żartów. Jeśli pani natychmiast nie odprawi tego smarkacza, ja w tej chwili odchodzę. Szczęśliwej podróży. Dyrektor ulotnił się. A czy nam źle bez niego? My, panie prezesie, proszę w tej chwili przyjechać do Eldorado. O, panie, straszna rzecz. Pani Renata żyje, ale wyszła zupełnie z fasonu. Czy pan jest zawsze taki milczący? A nie, tylko w nocy. Jakie piękne róże. Pani pozwoli, że ja... Józaneczkę. Przepraszam. Gdzie weź pan siedział, baronie? Przygotowałem pani maleńką niespodziankę. Nie, no jacy oni mieli dla mnie. Jeden kwiaty, drugi niespodzianki. Ach, co za niespodzianka. Uszukałam cię we wszystkich lokalach. Miałam wyrzuty sumienia. Tuniecko, to wprost rozbrajające. A wiesz, ja już ciebie podejrzewałem. Chyba nie wierzysz. O, chyba nie wierzysz, że po tylu dowodach miłości... Tuniecko, wybacz. Zazdrość... No, zazdrość, no, na pewno. Ty wiesz, że ja tylko cię... A oprócz ciebie też. A oprócz ciebie nikogo. No to masz kwiatki i daj buzi, daj. Ale gdzież to mój galopan? Poszedł i nie wraca. Ja muszę go poszukać. Co to jest? Pan dał moje kwiaty jakieś poza serce. Przepraszam, to nie jest żadna fortancerka, to jest ta... co to jest? Moja narzeczona. Co? Tak jest, niestety. To jest... Stety chciałem powiedzieć. I wkrótce odbędzie się nasz ten ślub. O! Niegodziwy! Nie uwierzysz, jaka jestem szczęśliwa. Nie wiedziałam, że się mamy pobrać. Kto z kim? No my. My? Brednie. Musiałem coś powiedzieć, bo inaczej nie pozbylibyśmy się tej zwariowanej baby. Ach, tak! Mam cię dosyć! Podój! Jedna poszła, druga poszła, a trzecia pusta. Chodźmy już. Zaraz, za chwilę. Pani Renato. Thank you.
Każ się pan wypchać, panie Kwiatkowski. Precz z tym strojem. Precz ze spodniami. Jestem kobietą i zdobędę go, choćbym miał serce z lodu. Ej, kogo znowu tam diabli niosą? Człowiek nawet w niedzielę spokoju nie może mieć. Kto tam? Przepraszam pana, czy nie ma u pana Jurka Kwiatkowskiego? Ale nie ma. A kto się pyta? Siostra Kwiatkowskiego. Siostra Kwiatkowskiego? Tak. Chwileczka. Zara, w tej chwili, sekundę, już idę. Czy pan inżynier Żarnowski? Tak jest. Właśnie przyszłam dowiedzieć się o... Pani pozwoli, proszę. Dziękuję panu bardzo. Więc pani jest siostrą... Julka Kwiatkowskiego, tak jest, właśnie. To dziwne, nic mi nie mówił, że ma siostrę. Państwo chyba bliźnięta. Zgadł pan. Podobieństwo, co? Ach, uderzające. No ale żeby o takiej siostrze nic nie mówił. O jakiej? O jakiej? O takiej zachwycającej, czarującej... O, pani zobaczy, proszę, może pani spocznie. Dziękuję panu bardzo. Otóż widzi pani... Przepraszam, pozwoli pani, że ja również. Proszę bardzo. Więc ja... Ale co za podobieństwo? Za to charaktery różne. O, Julek to złoty chłopak. No widzi pan, a ja wprost przeciwnie. Nigdy w to nie uwierzę. Pani ma jeszcze większy wdzięk. I wie pani, to dziwne, ale zdaje mi się, jak gdybym panią znał już od dawna. I jak gdybym od dawna był panią oczarowany, olśniony, o... Panie inżynierze, ja nie przyszłam tutaj po komplementy. A po co? O, przepraszam, chwilowe zamroczenie. Słucham panią. Przyszłam w sprawie Julki. Niech mu Bóg da zdrowie. Otóż Julek od wczoraj przepadł jak kamień w wodę. Wodę? Utopił się. Co pan plecie? Po prostu chłopak zawieruszył się. Tak. Trzeba będzie zawiadomić policję. Zaraz zatelefonuję. Chwileczkę. Najpierw ustalmy fakty. Tak. No, jeden fakt ustaliłem. Pani ma piękne oczy. Panie inżynierze, troszeczkę powagi. Gdzie on się mógł podziać? Właśnie. Po prostu upił się i nie przyszedł do domu na noc. Ach, więc to pan go upił. Ja do ust nawet wódki nie biorę, więc... Skąd pan wie o tym? Ach, bo... słyszałem, jak wczoraj umawiał się na pijaństwo z jednym kolegą. Ten kolega to musi być numerek. To jakiś łow spod ciemnej gwiazdy, demoralizator. Dlaczego to podobne, żeby całą noc włóczyć się po spelunkach? A tak, że rzeczywiście. Pijak, alkoholik. I pan, taki stateczny człowiek, zwierzchnik Julka, pozwolił na to? Ja mu zabroniłem. Ale ten smarkacz... Co panu jest? Pan chyba chory. Nie, nic podobnego. Ale pan ma dreszcze. Ja? Oj, i proszki od bólu głowy? A to chwilowe. Ale obecnie czuję się zdrów jak ryba. Jestem wesoły, szczęśliwy. Bo Julek zginął. Nie, bo panią znalazłem. I czuję, że już jestem prawie zakochany. Swojej narzeczonej, tak? Mojej narzeczonej? Kto to pani powiedział? Pan sam. Ja? Kiedy? A może mi się zdawa? No oczywiście. Podoba się panu ta osoba? Podobała się. Kiedyś. Ale teraz? A teraz pan jest wrogiem małżeństwa?
dużo kobiet dobrych jest i dużo złych. Bardzo trudno jednak wybrać spośród nich taką, co zupełnie jest bez wad. Szukasz, aż znajdujesz ją pewnego dnia. Dobra jest i piękna jest, serce ma. Wtedy ją uwielbiasz ponad świat. Jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej. Okej. Będę zawsze wierny jej. Nie przyczynię takiej żonie ani smutków, ani łez. Na pewno? O jest. Będę zawsze wierny jej jak pies. Obnosić będę ją na rękach. To za mało. Rzucę jej pod nogi cały świat. To za dużo. Ze słońca będę przez okienko promienie złote dla niej kradł. Naturalnie, jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej. Okej. Tak jak w niebie będzie jej. Panno Lucynko! Jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej. Panno Lucyno. Ach, pan Baron, proszę. Właśnie chciałem pomówić z panią. Więc słucham. Pani Brzeska, wygwiż wszystko do końca, ja chętnie posłucham. Już teraz słucham. Panno Lucyno. Panno Lucyno, miłość może zawładnąć sercem każdego człowieka. O tak. Spada ona na niego znienacka. O tak. I bronić się przed nią niepodobno. Och, tak. Wobec tego mam zaszczyt prosić panią o jej rączkę. Pan? Tak, ja. No, i co pani na to? Ona gwiżdże na to. To dobry znak. Marzysz, baronie? O niej. A ja o nim. O mnie? Nie o tobie, baronie. O tym cudnym chłopcu, którego poznałam na dansingu. Uroczy chłopiec. Dzień dobry. Nareszcie zguba się znalazła. Właściwie to powinienem ci uszy natrzeć. Ale jak się na ciebie patrzę, to mi serce miękkie. Bo chytry jeden, taki jesteś do tej swojej cudownej siostry podobny, że no... Dlaczego mi nic nie mówiłeś, że masz taki skarb w domu, co? Skarb? Także coś? Dziewczyna jak każda inna. Ale zachwycająca. Nudna żastra? Od wczoraj nic innego nie słyszę, tylko postępu i postępu. Naprawdę? Mówiła o mnie? Mówiła. Ale ja także jej powiedziałem, jaki z ciebie numerek. No to świetnie jest. Mój
mój kochany. Moja siostra to nie jakaś panna Tunia, którą buja się narzeczeństwem, a potem jej fotografię smyrga się pod stół, dlatego że przeszkadza do innych planów. Ale Julek, zrozum, przecież ja nie chcę... Słuchaj, pamiętaj, że moja siostra to nie taka sobie. To porządna i uczciwa dziewczyna. To też ja względem twojej siostry mam zupełnie uczciwe zamiary. Niech będą najuczciwsze, nie pozwolę, żeby mi tu jakieś kawalery przychodziły. Ale zapewniam cię, niani, że to nic złego. Ostrożnie, dziecinko, bo z chłopem to nigdy nie wiadomo, jaki on jest. Jaki? Ależ on jest cudny, miły, kochany. O, patrz, widzisz, byłabym zapomniała schować biżuterię. A mówiła panienka, że ma uczciwe zamiary. To tylko dlatego, żeby się nie domyślił, kim jestem. Słuchaj, niani, ty niby jesteś moja ciocia. A ja jestem panienka z magazynu i twoja siostrzenica. I masz mi mówić ty, rozumiesz? Rozumiem, no przecież głupia nie jestem. Panienka jest na niby moja ciocia i ma mi mówić ty. No masz tobie przeciwnie. Naturalnie, byłabym pokiełbasiła. To ja jestem panienki siostrzenica. Niani, najlepiej nic nie mów. A co to ja do komedii jedyna. Słuchaj, niani, zdejmij czepkę. Oj, dobrze, tak. I fartuch też, dobrze? Dobrze. Teraz jesteś jak dama. Proszę cioci, niech ciocia siada. Boże, to on. Jeszcze jedno. O 7 umówiłam się z ojcem, więc gdyby się Stefan zasiedział, to przyjdź i przypomnij mi, że mam iść do zajęcia, dobrze? Dobrze. To pamiętaj. Dzień dobry panu. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan będzie łaskaw, proszę. Pan inżynier Żarnowski, kolega Julka. A to nasza ciocia. Musowo. Bardzo mi miło. Ciocia jestem. Bardzo mi miło. Proszę bardzo, proszę. Dziękuję. Bardzo. A gdzie Julek? O, niestety musiał wyjść. O. Ale kazał się nam przeprosić. Tak? A jestem przekonana, że niezłego przyjdzie. A może nie przyjdzie? Ciociu, co się dzieje z kawą? Parzy się pa... Panie Dziejski, zaraz przyjedzę. Nareszcie sam. Panie inżynierze, co to za zwyczaje? Ludzkie, ogólnie przyjęte. Ciociu! No widzi pani, to było nieludzkie. Proszę! Kawusia jak złoto! Na dobre zdrowie! Bardzo dziękuję. Proszę cię nie żałować. Cioteczko, ja sama naleję, dobrze? A ciocia niech tymczasem wstawi kwiaty do wazonu. A tak. Zachwycająca osoba jest ciocia pani. Prawda? I w ogóle ta atmosfera tutaj czuje się jak u siebie w domu. Panu Lucyno, co prawda znamy się od bardzo niedawna i może będzie pani uważać mnie za wariata, jeżeli ja tak prosto z mostu powiem, że... Że co, panie Stefanie? Że kocham panią i proszę o jej rękę. Niech pan siada. Pan jest szalony. Możliwe, ale jestem zakochany. To na jedno wychodzi. Lucynko. Proszę siedzieć spokojnie. Lucynko! Już. Zanim pan odpowiem tak lub nie... Tylko tak. Zaraz. Co pan właściwie wie o mnie? Muszę pana uprzedzić, że jestem bardzo ubogą i ciężko pracującą dziewczyną. Ale nic mnie nie obchodzi. Kocham panią, kocham. Że ja się muszę zastanowić. Jutro dam panu odpowiedź. Dopiero jutro? Jutro o tej samej porze. Przyjdzie pan? Nie. Przygnę. Przylecę. Przyfrunę. Lucynko, już 7, czas do zajęcia. Zajęcie? A tak, wieczorami też muszę pracować. Mamy terminową robotę. Szyjemy wyprawę ślubną dla pewnej prezesówny. Mój Boże, jak mi pani żal. Męczyć się do jakiejś bogatej idiotki. Cóż robić? Ale niech pan zmyka, da się przez pana spóźnię. Tak, już. Rozkaz. Już mnie nie ma. Ale przedtem... No przedtem, to potem. Lucynko, raz. No, ciociu. Lucynko.
Pan Jużynia chciał się z ciocią pożegnać. Do widzenia panu. Do widzenia pani. Do widzenia panu Lucyno. Do widzenia. Co tu się stało? Pewnie mu kawa nie smakowała. Co mi masz tak ważnego do powiedzenia? Kiedy ja nie wiem, jak zacząć. No to nie zaczynaj, tylko machaj od środka. No więc dobrze. Otóż u ciebie w fabryce pracuje niejaki inżynier Żarnowski. A, tak, tak. Bardzo miły i zdolny chłopak. Naprawdę? Podoba ci się? Ho. Widzę, że on się tobie podoba. No tak, bardzo. Otóż widzisz, ja teraz... Widzę, że mi się coś zahaczasz. No to mów od początku. Wstyd, panie Stefanie. Wywiodła pana w pole jak sztubaka, co? A robiła wrażenie idealnej dziewczyny. Miła, sympatyczna, ładna, ale przelotna, co? A teraz na pewno śmieje się z pana. A pan co? Co? Pan też się śmieje? Udaje pan. Diabli pana biorą. Tak, diabli mnie biorą. Staram się spóźnić, bo to już po piątej. Nie mogę patrzeć. Dzisiaj dowie się, kim jestem. Nareszcie nie będę musiała grać komedii. A jednak grała pani komedię. Uboga i skromna dziewczyna, która posiada klejnoty i której wieczorne zajęcia polegają na spotykaniu się ze starszym i bogatym panem. Starszym i bogatym. Panienka nie martwi. Wypadki chodzą po ludziach. Może jeszcze przyjdzie. Do widzenia, niania. Coś mi się widzi, że się facet cofnął. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie gwiźdź! Denerwujesz mnie! Przyjemniaczek! Słusznie ostrzegałem moją siostrę przed tobą. Najpierw zawróciłeś dziewczynie głowę, a potem nie pokazałeś się. Nie chcę słyszeć o twojej siostrze. A to dlaczego? Mniejsza o to. Mów jaśniej! Nie warto! Gadaj w tej chwili! Co chcesz wiedzieć? No! Odpowiedź! Otóż twoja siostra jest ubogą, ciężko pracującą dziewczyną, tak? A skąd ma pierścionki z brylantami? Skąd ma bransoletki? Bo włóczy się ze starszymi panami! Mów! A to szczeniak! Gdzie jest pana Lucyna? Nie ma. A gdzie jest?
Wiadomo, gdzie ma być, u pana prezesa Bortnowskiego. Co? To ona bywa już tam tak zupełnie oficjalnie? Specjalnie czy oficjalnie, ale że bywa, to fakt. No to ja ją tam przyłapię. Żeby to nawet sam diabeł był nie prezes, to ja im pokażę. Pięć, sześć, siedem. Szatyn jest niedaleko. Osiem, dziewięć. Walec to on. Askier, jego serce. Dziesiątka trefl, jego myśli są przy mnie. Wiedziałam. As, dziewiątka, siódemka, pik. Przybędzie dzisiaj. Jeszcze dzisiaj? Jest! Jednakże, proszę, ale proszę bardzo. Jest pan nareszcie. Czy mogę mówić z panną Kwiatkowską? Ale pan się pomylił w nazwiskach. Ja nazywam się... No tak, ale ja chcę mówić z panną... No niestety nie jestem już panną, ale chyba pan nie przywiązuje wagi nie, do tego nie, absolutnie. A gdzie jest pan prezes? Tam, w gabinecie. Aha. Ale sądzę, że pierwej powinniśmy... Ale przedtem czy potem to wszystko... No ja muszę z nim mówić, pani rozumie? Muszę, ja muszę mu oświadczyć. Boże, jak mu pilno. Biedny chłopak zwariował z miłości dla mnie. Pędź, pędź, mój sokole. Ja tu poczekam na dole. A teraz, kiedy ci już powiedziałam całą prawdę, to poradź ojczulku, co robić? No powiedz, co robić. Pan Stefan? Tak, to ja. Widzę, że przerwałem słodką sielankę. Ha, obecnie żadnych już złudzeń nie mam. Państwo jednakże się już dawno znają. Tak, znamy się. I pani kocha tego pana prezesa, co? Nad życie. A pan kocha pannę Lucynę, co? Ubóstwiam. Ubóstwia pan, więc pan się z nią ożeni. Oszalał pan? Ja się mam z nią żenić? Ach tak. A ja wobec panny Lucyny miałem uczciwe zamiary. A pan widzę? Ależ młodzieńcza, zastanów się. Proszę mi nie przerywać. Myśli pan, że pracując w pańskiej fabryce nie powiem, co o panu sądzę? Jest pan... Gwiżdżę na pańską fabrykę. Ależ panie, to jest moja córka! Córka? A zarazem panna Kwiatkowska i Jurek Kwiatkowski. Czegoż się tak denerwujesz, Amadeuszu Mario? Bo panna Lucyna w tej chwili rozmawia z panem prezesem o naszym małżeństwie. O nie. Z prezesem mówi teraz kto inny i prosi o moją rękę. Panie prezesie, zgadza się pan na małżeństwo córki? To. I zgadzasz się, żeby ten czarujący chłopiec wszedł do naszej rodziny? Tak. Dzięki ci Boże. Zadrwiła pani sobie ze mnie. Żegnam panią. Panie Stefanie. Słucham? Ja chcę panu coś powiedzieć. Proszę, ale prędko, prędko, prędko. A mówiłeś, że jeśli znajdziesz taką żonę, że się kochać będziesz w niej. Okej, okej. Będziesz zawsze wiernym jej. Nie przyczynisz takiej żonie ani smutku, ani łez. Oj jest, będziesz wiernym jej jak pies. Obnosić będę ją na rękach, rzucę jej pod nogi cały świat. Ze słońca będę przez okienko promienie złote dla niej kradł. No to naturalnie, jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej. Okej. Okej, będzie tak jak w niebie jej.